W poprzednim filmiku mówiliśmy sobie o polu elektrycznym pochodzącym od ładunku punktowego bądź od układu kilku ładunków, a dzisiaj zajmiemy się przykładem nieco bardziej złożonym, mianowicie wyznaczymy sobie pole elektryczne pochodzące od naładowanej płaszczyzny. Dlaczego jest to przykład wart rozważenia? W przyszłości na pewno będziemy mówić o kondensatorach, czyli o takim urządzeniu, które w uproszczeniu mówiąc jest zbudowane z takich dwóch płytek, pomiędzy nimi może być powietrze albo można tutaj wstawić izolator inny niż powietrze. I jedna i druga płytka jest naładowana jakimś ładunkiem. Na tej jest zgromadzony ładunek, na przykład jakiś Q, a na tej minus Q. Tak i pomiędzy nimi jest pole elektryczne. I okazuje się, że tutaj przynajmniej we wnętrzu, w środku między tymi płytkami, daleko od brzegów, to pole jest jednorodne, jest wszędzie takie samo, zależne tylko tutaj od tego ładunku, od tych powierzchni. Takie kondensatory mają bardzo szerokie zastosowanie, dlatego warto wiedzieć, czemu tak naprawdę to pole jest takie, a nie inne. I zaraz to sobie udowodnimy, właśnie poprzez przykład naładowanej jednorodnie płaszczyzny. I teraz taka uwaga na wstępie, bardzo ważna, że jest to przykład na tyle zaawansowany, że wymaga znajomości podstaw rachunku całkowego. Dlatego jeśli nie znasz analizy matematycznej i właśnie podstaw rachunku całkowego, to radzę Ci najpierw się tego zagadnienia nauczyć, a dopiero potem oglądać ten przykład, gdyż w przeciwnym razie to w głowie zostanie Ci totalny chaos. Nie warto po prostu tracić czasu, lepiej najpierw nauczyć się podstaw matematycznych, a dopiero potem przejść do przykładu. Natomiast jeśli znasz podstawy rachunku całkowego, to bardzo zachęcam Cię do uważnego prześledzenia naszego zadania. Dobrze, więc zajmujemy się polem elektrycznym od naładowanej płaszczyzny. Mamy naszą płaszczyznę. Ona się rozciąga tutaj w każdym kierunku w nieskończoność, ale narysowaliśmy sobie tylko niewielki jej fragment. I tak, jest ona naładowana gęstością ładunku sigma. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli weźmiemy dowolny jakiś fragment tej powierzchni, niech on ma pole powierzchni S, to ładunek zgromadzony tutaj będzie równy właśnie tej gęstości ładunku sigma razy to pole powierzchni. Tak, stąd wniosek, że sigma jest wyrażona w kulombach na metry kwadratowe, bo jest to coś, co pomnożone razy pole powierzchni da nam ładunek, taka wielkość. I nasza płaszczyzna jest naładowana jednorodnie, to znaczy wszędzie ten ładunek jest tak równomiernie rozłożony. Gdziekolwiek byśmy stanęli, gdziekolwiek byśmy wybrali ten fragmencik, ten kawałek powierzchni, to ta zależność będzie spełniona. Po drugie, jeszcze taka uwaga, że właśnie płaszczyzna rozciąga się we wszystkich kierunkach w nieskończoność. Wobec tego, jak będziemy liczyć pole elektryczne, powiedzmy w jakimś tam punkcie nad płaszczyzną, tak, na wysokości H, to nasze pole elektryczne będzie zależeć tylko od tej wysokości, a nie od tego, gdzie konkretnie nad tą płaszczyzną staniemy, bo tutaj jakby o ile nie zmieniamy wysokości, to gdzie staniemy nie ma żadnego znaczenia. Z każdego punktu na tej samej wysokości nasza płaszczyzna będzie wyglądać tak samo. Wobec tego nasze pole elektryczne będzie, jeśli będzie jakoś zależało od położenia, to tylko od odległości od tej płaszczyzny. Dobrze, i teraz w pierwszym podejściu moglibyśmy sobie pomyśleć tak, dzielimy naszą płaszczyznę na maleńkie fragmenty, takie elementy powierzchni ds, powiedzmy jeśli wprowadzimy sobie współrzędne dx i y, to będzie dx, dy, taki element powierzchni maleńki, to możemy powiedzieć, że tutaj na takim maleńkim kwadraciku zgromadzony jest ładunek, który możemy w przybliżeniu traktować jako punktowy i od ładunku punktowego, tak, tutaj mamy taki wektor R małe i od takiego ładunku punktowego możemy sobie w tym miejscu policzyć pole elektryczne od ładunku punktowego znajdującego się w miejscu wyznaczonym przez wektor R, tak, no i wzór na takie pole elektryczne znamy. Jest to stała proporcjonalności K razy ładunek zgromadzony tutaj w tym miejscu, czyli jak już mówiliśmy sigma razy pole powierzchni tej, którą bierzemy pod uwagę i to wszystko podzielone przez odległość między ładunkiem a punktem, w którym pole chcemy znać, to jest wartość, a kierunek jest wzdłuż tego wektora łączącego te dwa punkty. Tak? I teraz jeśli byśmy chcieli znać całe nasze pole elektryczne, to byśmy musieli po prostu to wszystko scałkować po całej płaszczyźnie. Tak? I oczywiście byłoby to poprawne, ale nie będziemy tego tak robić, bo to będzie po prostu mordęga. Jeśli układ tutaj ma jakąś symetrię, a taka nieskończona płaszczyzna, która jest
wszędzie taka sama jest bardzo symetryczna, to możemy tę symetrię wykorzystać, a nie mordować się przy takim bardzo ogólnym sposobie obliczania. Więc próbujemy być sprytniejsi i zauważamy kilka rzeczy. Tutaj narysujmy sobie punkt, w którym chcemy nasze pole elektryczne policzyć. Tutaj on jest zrzutowany na płaszczyznę. Tak? I teraz zauważamy po pierwsze, że jeśli będziemy liczyć wkład do pola elektrycznego od dowolnego jakiegoś punktu, powiedzmy takiego o tutaj, to ten wkład będzie taki, to będzie jakiś taki wektor skierowany w taki sposób, tutaj równolegle do tego wektora łączącego te dwa punkty. Tak, można taki wektor rozłożyć na składową równoległą do płaszczyzny i na składową prostopadłą do płaszczyzny. I możemy zauważyć, że jeśli weźmiemy drugi element powierzchni położony tutaj po przeciwnej na przedłużeniu tej prostej, dokładnie w tej samej odległości, taki symetrycznie położony drugi element powierzchni, to pochodzący od niego wektor pola elektrycznego również można rozłożyć na dwie składowe, składową równoległą i składową prostopadłą. I zauważamy tak, składowe prostopadłe dla tych dwóch punktów są takie same, dodają się i dają razem jakiś niezerowy wektor, natomiast te składowe tutaj równoległe są równe co do wartości i dokładnie przeciwne. Dlatego znoszą się do zera i w efekcie nasz ostateczny wynik będzie równoległy do osi Z. Tak, tutaj mamy oś Z. I jeśli sumujemy po całej powierzchni, to dla każdego elementu powierzchni jest taki partner, taki symetryczny do niego punkt, który sprawi, że cokolwiek nam wyjdzie tutaj, jakakolwiek składowa leżąca równolegle do płaszczyzny naszej naładowanej, to składowa, to przyczynek od tego symetrycznego partnera nam tą składową zniesie. I w efekcie wynik będzie dokładnie prostopadły do płaszczyzny. To jest jedno, a drugie, co być może powinnam była powiedzieć najpierw, to to, że jak weźmiemy wszystkie punkty na takim pierścieniu, wszystkie elementy powierzchni tworzące taki pierścień, wszystkie równoodległe od tego miejsca, na które rzutujemy nasz punkt, w którym liczymy pole, czy też po prostu od punktu, w którym liczymy pole, też są wszystkie równoodległe i leżące na płaszczyźnie, to one wszystkie dają nam wkład do pola elektrycznego o tej samej wartości, ponieważ wartość pola elektrycznego to jest stała proporcjonalności razy ładunek przez kwadrat odległości, tak, między ładunkiem a miejscem, w którym pole elektryczne chcemy poznać, no to wartość zależy tylko od odległości. Jak mamy wszystkie punkty równoodległe, to one wszystkie dają wkład do pola elektrycznego o tej samej wartości. Dobrze, no to teraz możemy już przejść do poważniejszych obliczeń, kiedy już wiemy, jak możemy wykorzystać symetrię naszego zadania. Więc tak, wiemy, że nasze pole elektryczne to będzie jakaś tam wartość razy wektorek jednostkowy wzdłuż osi Z i pozostaje nam policzyć tą wartość. I tak, powiedzmy od tego punktu mamy pole elektryczne jakieś dE. Interesuje nas tylko składowa pionowa, ponieważ wiemy, że składowa pozioma zostanie zniesiona przez wkład od tutaj tego punktu położonego symetrycznie. Dlatego interesuje nas tylko to, tylko ta składowa pionowa i jej wartość, tak, oznaczam znaczkiem prostopadła, to będzie co? To będzie wartość pola pochodzącego od tego punktu razy kosinus tego kąta, tutaj między tymi dwoma wektorami, prawda? Razy kosinus kąta, który sobie na razie nazwiemy teta, czyli co to będzie? To będzie tak, stała proporcjonalności K razy ładunek zgromadzony w tym małym elemencie powierzchni, czyli sigma razy element powierzchni podzielone przez kwadrat odległości, gdzie tutaj ta odległość wynosi r. Na razie sobie tak oznaczamy r małe. I to wszystko razy kosinus kąta teta, który mamy tu. Dobrze, i ponieważ tutaj to zadanie ma symetrię taką obrotową, to jak kręcimy się naokoło, to mamy całość, możemy tutaj kręcić wokół tej osi i nic nam się nie zmieni, to wygodniej będzie zamiast współrzędnych x, y wziąć współrzędne biegunowe, tak? Punkt x i y, zamiast określać go x i y, będziemy określać odległością tutaj od środka, oznaczoną literką ρ i kątem między tym odcinkiem a osią x.
Tak, wówczas x wyrażamy jako ρ razy kosinus tego kąta, a y jako ρ razy sinus tego kąta. To takie przypomnienie. Ale jak wyrażamy element powierzchni? Powiedzmy, że mamy taki oto pierścień w układzie współrzędnych x, y. Wyglądałby on tak, ale chcemy, no powiedzmy, że on jest tutaj się narysowało trochę tak nie bardzo, a wyobraźmy sobie, że on jest bardzo wąski. Interesuje nas taki element powierzchni, który nie będzie kwadratem, no bo taki dx, dy, no to byłby kwadratem, ale ponieważ są to kawałeczki bardzo malutkie, to nie jest to aż takie ważne, czy dzielimy to na kwadraty, czy na takie wycineczki. I teraz, jak można wyrazić taki element powierzchni? Więc tak, w tym kierunku nam ten promień, ten ρ, rośnie o jakąś infinitezymalną, jakąś maleńką wielkość, więc w tym kierunku będzie dρ. A ten łuk, no to będzie tak, na pewno proporcjonalny do d φ, tak, bo ten kąt tutaj jest powiedzmy φ, a tutaj φ plus d φ, tak, troszeczkę urósł, ale długość tego łuku zależy jeszcze od tego, jak daleko jest ten łuk. Jeśli on będzie tutaj, to będzie mniejszy, jeśli będzie tutaj, to będzie większy, jeśli tu, to jeszcze większy. No i jest on proporcjonalny do wartości tego ρ, prawda? To oczywiście można sobie wyprowadzić dokładniej, po prostu napisać dx, dy, to się równa, tak, tutaj obliczyć to dx, tu obliczyć to dy i potem taki iloczyn policzyć i wyjdzie po prostu, że element powierzchni taki na płaszczyźnie to jest ρ razy dρ razy dφ. No i na takie fragmenty sobie podzielimy naszą płaszczyznę, a nie na takie kwadratowe. Wtedy łatwiej będzie liczyć.